Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej Urzędu Miasta i Wrocławia. Zabranie głosu, bardzo proszę pana prezydenta Radia Wrocławia, o konferencję. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za przybycie o takiej nietypowej porze do nas. Chciałbym Państwu takie oświadczenie przekazać, odpowiedzieć na Państwa pytania, które tutaj macie, bo zdarzają się w naszym życiu chwile takie, w których mamy poczucie dużego ciężaru odpowiedzialności, jaki musimy na sobie nosić. Co nie sobie iść, ale trzeba donieść, zachowując odpowiedzialność i przyzwoitość. Jest to taka zasada, którą kierowałem się i kieruję i będę kierował w swoim życiu publicznym, również jako prezydent miasta. Chciałbym Państwu takie oświadczenie przedstawić w nawiązaniu do kontroli, jaka odbywa się w naszym Wydziale Kultury i Promocji. Kontrola ta nie skończyła się jeszcze, więc to, co Państwu przedstawię, to przedstawię na podstawie informacji, jakie do tej pory podziałem. Otóż w dniu dzisiejszym złożyłem doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Na mój wniosek w Urzędzie Miasta została przeprowadzona kontrola czynności podejmowanych przez naczelnika i pracowników Wydziału w zakresie związanym z rozliczaniem wydatków ponoszonych przez Wydział. Do tej pory kontrolerzy wykazali mi, że w części dokumentacji wynika, że mogły być wypłacone pieniądze za usługi, które nigdy nie były wykonane na rzecz naszego urzędu. W sumie problem ten dotyczyć może kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ja nie mam jako prezydent miasta dostatecznego umocowania prawnego do gruntownego rozwiązania tych wątpliwości, tym bardziej, że kwestionowane rozliczenia dotyczą głównie podmiotów spoza naszego województwa. Uwagi kontrolerów dotyczą również na dzień dzisiejszy, tę chwilę, podkreślam, braku należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji. Proszę Państwa, Urząd Miasta jest w tej sprawie pokrzywdzony i w takim charakterze wystąpiłem do prokuratury z doniesieniem. Dołożymy wszelkich starań na każdym etapie postępowania karnego, jakie z pewnością zostanie wszczęte przez prokuratora, tak, żeby należne środki wróciły do kasy naszego miasta i tutaj zachowano wszelkiej staranności. Ja nie przesądzam o niczyjej winie. Chcę mieć pewność, że to, co się dzieje w urzędzie, jest transparentne, przejrzyste i zgodne z prawem. I takich standardów wymagam od wszystkich urzędników, bez względu na ich pozycję w urzędzie. Na każdym etapie tego postępowania będziemy na bieżąco Państwa informowali o ewentualnych kolejnych ustaleniach, bo jest to niewątpliwie w interesie miasta, ale również i moim osobistym. Podkreślamy, że od kilkunastu miesięcy sukcesywnie wprowadzamy w urzędzie bardzo restrykcyjne standardy dotyczące wydatkowania pieniędzy publicznych i to w zakresie szerszym niż nakazuje obowiązujące w Polsce prawo. Zapytania ofertowe Urzędu Miasta są powszechnie dostępne na internetowej platformie zakupowej. Wprowadziliśmy również od 1 marca tego roku rejestr wszystkich umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi i udostępniamy dokumenty finansowe każdemu zainteresowanemu, w tym faktury. Pod tym względem robimy wszystko, co możliwe, aby ograniczyć występowanie ryzyka nadużyć, bo całkowicie nie da się tego wyeliminować. Wspomniane podejrzenia nadużyć dotyczą okresu sprzed wprowadzenia w naszym urzędzie powyższych restrykcyjnych standardów jawności, co daje nadzieję na ich skuteczność w najbliższej przyszłości. Te podejrzenia nadużyć dotyczą lat 2015 i 2016, jak na tę chwilę żadne nie dotyczy 2017 roku obecnego.
co pozwala mi właśnie na wyciągnięcie takiego wniosku i takiej nadziei, jaką Państwu tutaj zaprezentowałem. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Panie Prezydencie, czy kontrola CBA spowodowała, że zarządził Pan wewnętrzną kontrolę? Nie. Informacja pozyskana od jednego z pracowników. Czy Pan dalej będzie mieli w związku z tym, że... Nie potrafię w tej chwili, tak to w komunikacie stwierdziłem, określić winy danej osoby. Nie ma osoby, której można by przypisać, że ona naraziła nas niewątpliwie na stratę finansową, żeby przeciwko niej móc sformułować oskarżenie jakiekolwiek. Natomiast chcę Państwu poinformować, że w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym rozstaliśmy się z Panią Naczelnik Chrząszcz, a w dniu dzisiejszym powołałem na stanowisko nowego naczelnika Wydziału Kultury Panią Magdalenę Klimek. Pani Magdalena Klimek była do tego momentu kierownikiem jednego z obiektów ośrodku sportu i rekreacji, jest wieloletnim pracownikiem administracyjnym, pracowała kiedyś w Urzędzie Miasta, potem kierowała ośrodkiem skrajnia przedsiębiorczości w Wrocławiu i wreszcie pracowała współkierowniczą ośrodku sportu i rekreacji. Pani Magdalena przejmuje w tym zakresie obowiązki. Rozmawiamy o kwocie. Według nas, mówię to na podstawie częściowych wyników przeprowadzonej kontroli, około kilkudziesięciu tysięcy złotych, wynikających z wielu dokumentów, z wielu faktur, co do których moi kontrolerzy powzięli wątpliwości co do ich autentyczności. Panie Prezydencie, czy zakończenie współpracy z Panią Naczelnik Chrząszcz jest bezpośrednio związane z nieprawidłowościami wykrytymi przez weryfikatorów, których Pan zatrudnił? Nie wiem, czy bezpośrednio, ale pośrednio z pewnością. Pośrednio z pewnością, ponieważ nadzór, przynajmniej nadzór nad pracownikami wydziału, w którym dochodziło do tych nieprawidłowości lub wręcz przestępstwa, sprawowała Pani Naczelnik. A co z pozostałymi pracownikami? Czy jest... Tym zajmie się prokuratura, po pierwsze, a po drugie, aby doszukiwał wniosków od nowej Pani Naczelnik, jeżeli ta, która wejdzie do tego wydziału, stwierdzi, że z którymś współpracownikiem nie może współpracować z tym pracownikiem, to z pewnością wezmę to problem. Czyli na ten moment te osoby, czy tak, nie da na pewno, proszę Państwa, my się współpracują. Ale nie wyobrażam sobie, że wykonywały te same czynności. Natomiast wszystkie następne decyzje będą mogły być podejmowane po zakończeniu kontroli, po pierwsze u nas lub po przedstawieniu jakichkolwiek wstępnych, choćby zarzutów w wyniku działań prokuratury. Ja nie mam jako kierujący urzędem jakichkolwiek uprawnień, na przykład do zawieszania pracownika, bo już mnie ktoś o to pytał, nie tutaj, w tej sali. Nie ma odpowiedzi. Pracownik może być zawieszony, tylko nie tak jak nauczyciel, nie potrafią się ja powiedzieć, przecież to jako pracownik administracji samorządowej, tylko w sytuacji, jeżeli zostaje zatrzymany na podstawie nakazu prokuratora lub też wyroku. Rozmawiamy o fałszywych fakturach, czy o nieuczciwych przetargach, czy można pytać o tę część? Nie rozmawiamy o nieuczciwych przetargach, bo takich przypadków na dzień dzisiejszy i tę chwilę obecną nie stwierdziliśmy. Natomiast mówimy o fakturach, które sprawiają wrażenie fałszywych, to znaczy takich, których nie należało dopłacić osobom. Co pozwala mi na wyciągnięcie tego wniosku, jak Państwo słyszycie, dosyć mocnego i daleko idącego. A dla mnie jest to bardzo przykra osobiście, chcę Państwu powiedzieć, sprawa, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Sprawa bardzo poważna, bo jeżeli wpływa do naszego urzędu faktura wystawiona przez podmiot, który nie wystawia faktury i wypłacane są środki finansowe, to dla mnie to jest przestępstwo. Ja informacje o nieprawidłowościach możliwych utwierdziłem się w tych informacjach w dniu wczorajszym.
dzisiaj przeprowadzała kontrola w Kujawskim Centrum Kultury dla wyjaśnienia pewnych jeszcze wątpliwości przez zespół kontrolujący. Zostałem dzisiaj poinformowany, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa w tym zakresie przez nieokreślonych bliżej pracowników urzędu tego wydziału. W związku z tym natychmiast złożyłem doniesienie stosowne do prokuratury. Dalsze działania będzie prowadziła prokuratura. Podejrzewam, że innych szczegółów nie będę mógł Państwu podać. Z góry już uprzedzam w tej chwili, bo w momencie, w którym wszczynane jest postępowanie prokuratorskie, no to mamy ograniczone możliwości podawania takich informacji. Panie Prezydencie, a od jak dawna była Pana wiedza na temat tego, że mogą występować jakiekolwiek prawidłowości? Pan Prezydent wspomniał, że to jeden z pracowników. Od przedednia podjęcia przeze mnie decyzji o przeprowadzeniu kontroli. Także musicie Państwo popatrzeć do daty wydania zarządzenia przeprowadzenia kontroli, którą opublikowaliśmy natychmiast w Biuletynie Informacji Publicznej, tak żebyście Państwo wiedzieli również o tym, o zakresie tej kontroli. Ja się dowiedziałem w godzinach popołudniowych, w dzień poprzedzających i rano po przyjściu do pracy podjąłem decyzję o powołaniu zespołu kontrolnego i przeprowadzeniu takiej kontroli, nie zwlekając. Bo te informacje, które wstępnie uzyskałem od jednego z pracowników, to były już na tyle niepokojące, że uznałem za stosowne, że trzeba te informacje sprawdzić i to poprzez osoby przygotowane do tego pod względem kontroli umów, kontroli faktur, wypłacanych obiegu środków finansowych i tak dalej, bo w tym zakresie trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Czy z Panią Agnieszką Krząż została umowa rozwiązana o pracę, czy tylko została być naczelnikiem wydziału? Nie wiem, czy tylko, ale nie jest pracownikiem wydziału. Nie z wydziału, nie z urzędu. Nie jest urzędu, tak? A może Pan Prezydent zdradzić, w jaki sposób została rozwiązana umowa o pracę, bo z tego pewnie przebywała na zwolnieniu lekarskim. No właśnie, to są ograniczone możliwości, jak Państwo być może wiecie, rozejścia się. Pani naczelnik zdecydowała się prosić o rozwiązanie. Panie Prezydencie, mam jeszcze pytanie. Wspominał Pan o wyniku kontroli, w której wynika, że nieprawidłowości występowały w latach 2015-2016. A co z okresem wcześniejszym? Czy wszystko było w porządku w latach 2010-2014? Przykładowo? Proszę Państwa, wydział funkcjonuje od 2015 roku, bo został powołany w 2015 roku, wcześniej nie było takiego wydziału. Dlatego, że Pani Krząż, czyli jest mi, że ona zdezygnowała za to miejsce. Tak. Nie tylko stanowiska. Nie tylko stanowiska, ale rozwiązaliśmy umowę o pracę z Panią Krząż. Rozwiązana została umowa o pracę z Panią Krząż. Panie Prezydencie, z Facebooka zniknął taki portal, myślę, że Pan znany, Ignorance. Nie znam takiego portalu. No tutaj internauci piszą, że właśnie tego typu informacje wychodziły z urzędu. Czy to też jest związane, czy ma Pan na ten temat jakąś wiedzę? Nie mam żadnej na ten temat wiedzy. Moja wiedza, tak którą się z Państwem dzielę, w wyniku kontroli, jaką tutaj przeprowadzamy nadal, i która ma swój skutek w doniesieniach złożonym do prokuratury, wiąże się z gospodarką finansami. Finansami urzędu. Tu, gdzie stwierdziliśmy, rzeczywiście urząd popełnia przestępstwa na taką kwotę, o której Państwu powiedziałem. Żadnych innych informacji na pozostałe tematy nie posiadam. To jest sprawa dla nas najważniejsza, bo ta sprawa oczywiście rzutuje na opinię o nas. Niewątpliwie nam bardzo zależy na oczyszczeniu tej atmosfery, a oczyszczenie to nastąpi tylko poprzez działania tutaj służb do tego powołanych, które mają możliwość analizy, przesłuchań. Ja nie potrafię wskazać, nie dlatego, że nie mam takiej umiejętności, ja nie mam prawa nawet kompetencji odpowiednich, nadużytego umocowania prawnego, żeby przesłuchiwać pracowników urzędu. To samo Państwo rozumiecie. Tak, w Waszych instytucjach żaden szef nie ma do tego umocowania należnego. A teraz będzie to prowadzone przez prokuraturę, z pewnością będzie wszczęte postępowanie, które możemy z góry założyć. No, będą zeznania zbierane, materiał dowodowy. I ja bym bardzo pragnął, żeby ta sprawa została
wyjaśniona jak najszybciej i będę dążył do tego, zapewniam Państwa, aby te środki, które w ten sposób zostały wyprowadzone z naszego rządu, powróciły. Tutaj będę bezwzględny również. No i przy tej okazji chcę Państwu powiedzieć, że dla mnie jest to bardzo przykra osobiście sytuacja. Ale tak jak Państwu powiedziałem już we wstępnej deklaracji, nie pracujemy tutaj tylko dla pochwał, tylko dla chwalenia się. Jeżeli występują problemy, to mamy te problemy załatwiać, to zgodnie z prawem. I tutaj osobiście będę bezwzględny w egzekwowaniu należnych mi również kompetencji, aby ta sprawa również została wyjaśniona. Zdarzyły się w poprzednich latach przypadki łamania prawa na terenie urzędu. Ja pamiętam z lat poprzednich mojej pracy były podejrzenia, ale one dotyczyły korupcji. Tu nie mamy mowy o korupcji, proszę zwrócić uwagę, tylko mamy do czynienia z kradzieżą części środków finansowych, bo tak trzeba to nazwać, w wyniku jakiegoś oszusta po prostu. Natomiast mieliśmy do czynienia kiedyś z przypadkami korupcji, przypadkiem jednych z naczelników pracujących w urzędzie, potem kierownika innego referatu, pracowników jednego z wydziałów z 5-6 lat temu. To Państwo pisaliście o tym i możecie sobie przypomnieć. A w ostatnich 4 latach z dwoma przypadkami podobnymi tutaj, a mianowicie w jednym ze żłobków inowrocławskich i szkoły podstawowej, panie, które zajmowały się finansami tychże obiektów, podprowadzały środki finansowe do swojej kieszeni z tych, które były w dyspozycji ich jednostki. Obie te sprawy zakończyły się postępowaniem prokuratorskim i zwrotem tych środków do tychże jednostek. Jedna z tych osób, mogę Państwu zdradzić przy tej okazji, do tej pory spłaca w wyniku, nie wiem, wyroku czy jakiejś ugody, spłaca te środki zwracając nam, zwracając tej jednostce, w której pracowała. I stąd też moja deklaracja, że oczekuję teraz jedynie od prokuratury wskazania tej osoby, do której te środki trafiły i uczynimy wszystko jako strona poszkodowana, aby te środki zostały zwrócone do prokuratury. Również dokonamy takiej analizy, bo liczy na nowego naczelnika wydziału, dokonania takich zmian w funkcjonowaniu wydziału, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową, zwróciłem się również do pani skarbnik w tej chwili o takie sugestie, aby jeżeli to jest tylko możliwe, to takie wprowadzi mechanizmy, które jeszcze bardziej utrudniłyby wystąpienie, nie wiem jak to nazwać, błędu, no wystąpienie takiego procederu. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w tym konkretnym wydziale planowane są kontrole w innych wydziałach? Rozmawiamy o tym również do kierownictwa. Tak jest. Tylko musimy zakończyć kontrolę w tej jednostce, musi być protokół i chcę Państwu powiedzieć, że to jest pewien też taki administracyjny proces przepisów ten problem, bo będzie sporządzony protokół, będzie musiał 7 dni odleżeć, aby osoby zainteresowane treścią mogły się ustosunkować do tego protokołu i dopiero potem będzie mógł być opublikowany w BIP-ie. Państwo będzie mogli się z tym również zapoznać, powrócić do dzisiejszego tematu. I ja mogę dopiero potem tych pracowników, którzy zajmują się kontrolą u nas finansową, wykorzystać do kontroli w innych wydziałach, ale przygotowuję również, nie ukrywam, podobny audyt w innych wydziałach, tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi, muszę Państwu powiedzieć, bo jest to sygnał, ja tego nie lekceważę absolutnie, jest to sygnał niepokojący dla mnie. Z jakich wydziałów takie sygnały dochodzą? Nie dochodzą z żadnych sygnałów inne, nie dochodzą żadne sygnały jakichś nieprawidłowości. Tylko ten sygnał dotyczący tego wydziału, który się potwierdził, jest dla mnie sygnałem, który mnie mobilizuje do tego, aby przeprowadzić w trybie takim doraźnym kontrolę również w kilku innych wydziałach, tam gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi wypłacanymi na podstawie umów zleceń, na podstawie faktur kierowanych tu
tutaj do nas pobierania zaliczek, wypłaty gotówką, a nie przelewem, bo to są najbardziej wrażliwe sposoby realizacji tutaj tych zadań publicznych, finansowanych z budżetu. I to jest takie pewne doświadczenie, na którym się Państwu udzielę. Oczywiście dziękuję za to pytanie. To nie zostanie na pewno zlekceważone i ja jestem tu zdeterminowany, aby również mieć na biurku taki audyt z pozostałych wydziałów. Ja mam ostatnie pytanie, Panie Prezydencie. Wspomniał Pan o zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Panią Naczelnik, Panią Byłą Naczelnik już, oraz innych pracowników. Czy nie obawia się Pan Prezydent, że pozostali pracownicy, którzy nie zakończyli współpracy z Urzędem Miasta, w tym momencie będą działać na niekorzyść miasta i może dojść do kolejnych nieprawidłowości? Proszę Państwa, czynimy wszystko w ramach tych procedur, o których Państwu wspomniałem, wraz z nową naczelnikiem pracy, aby do takiego czegoś nie doszło. Ale ta historia świadczy również o tym, że do każdego trzeba mieć ograniczone zaufanie. Tylko na Boga, nie można w każdym człowieku widzieć przestępcę. Bo jakby nasze życie wyglądało, proszę mi powiedzieć, gdyby każdy z Was pracujący w redakcji telewizji publicznej, albo niepublicznej, albo na portalach, wobec drugiego człowieka zachowywał się i postępował tak, wobec przestępcy już. Więc pewne zaufanie, ograniczone oczywiście, ale trzeba mieć. Bo inaczej nie można współpracować, nie można niczego zbudować dobrego. Tylko tworzyć atmosferę podejrzliwości, przestępstw nieustannych i na tym się nie buduje niczego. Nie można zapominać również, nie wolno jest lekceważyć jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych, takich, które wskazywałyby na możliwość łamania prawa przez osoby, które się ma zaufanie lub są współpracownikami. I w tym zakresie chcę Państwu w tym momencie powiedzieć, że do mnie żadne sygnały nie były kierowane w tej sprawie, ani od Państwa jako dziennikarzy, może rozpocznę od Was, ani od jakichkolwiek innych osób, ani oficjalnie, ani też anonimowo. Bo jeżeli wpływamy w konkretnie z ukierunkowaniem się na dany zakres spraw, to zawsze podejmujemy działania w tym zakresie i na tym mi zależało. Były takie sytuacje, że podejmowaliśmy działania wyjaśniające, czy rzeczywiście jest to prawdą to, co się tutaj podaje lub też donosi. Panie Prezydencie, Panie Książ, pomimo już funkcję rzecznika, kto teraz w takim razie obejmie to stanowisko? W tej chwili pełni te obowiązki, jako końca obowiązki tu obecna Pani Beata Zarzycka. A co później podejmiemy decyzję w przyszłym tygodniu i będziemy Państwa oczywiście informowali. Na pewno te funkcje będą rozdzielone, to mogę Państwu jako dziennikarzom powiedzieć. Nie będzie Pani nowa naczelnik, która obejmuje tej chwili funkcję, pełniła funkcję również rzecznika. A może ktoś z Państwa chce być rzecznikiem? Nie słyszę. Przemyślimy to. Dobrze. Zależy mi na tym, żeby rzecznik był osobą wiarygodną, kompetentną, dostępny dla Państwa oczywiście, żeby spełniał jak najlepiej funkcje informacyjne w moim imieniu, bo ja nie jestem dostępny na co dzień i w każdej chwili dla Państwa. Jest mi z tego względu przykro, ale lubię rozmawiać, lubię dyskutować, lubię informować, odpowiadać na pytania, ale nie zawsze mam czas. Nie zawsze mam czas. Jestem w stanie się z tego czasu również wytłumaczyć, bo to jest mój prywatny. I teraz w godzinach pracy i po godzinach pracy także w tej chwili spotykamy. Na tych różnych spotkaniach, dyskusjach, imprezach, jakie się odbywają, wszędzie chcę być. To jest moja wada. Z urlopu nie korzystam, to też jest moja wada. A jakby teraz na urlopie, jakby tutaj próbował ktoś kierować na urlop, żebym ja będąc na urlopie kierował wnioski do prokuratury, żebym powoływał komisję, czy Państwu tłumaczył jako urlopowicz, prezydent na urlopie? No na Boga, no to nie jest to. Są rzeczy najważniejsze i rzeczy ważne, ale mniej ważne. I najważniejsze jest to, abym ja był w urzędzie.
i podejmował te decyzje jako prezydent w tych sytuacjach, takich chociażby jak w tej chwili. A urlop to jest rzecz ostatnia. Wypoczynek to jest rzecz ostatnia, dla mnie przynajmniej. A że ktoś się o mnie martwi przy tym wątku, to jest sprawa różnego oczywiście i muszę zostawić z jego wątpliwościami. Wspomniałem o tej Europie, ponieważ Państwo doskonale wiecie, była kontrola prasy instytucji pracy również, gdzie po donosie tutaj akurat niektórych radnych jugosławskich, opozycyjnych, takie wskazania rzeczywiście znalazły się, że powinny być na urlopie i odpracowywać się w ogóle. Odpracowywać w ten sposób, żebym wypoczywał, a nie pracował. Tak jeszcze na marginesie rozumiem, czy nie zgadza się Pan z sugestiami, jak niektórzy dziennikarze, że jest to sprawa czy polityczna, czy związana z Pana synem? Proszę Państwa, mamy do czynienia moim zdaniem z sytuacją również i ewidentnie polityczną, z wykonywanymi działaniami tutaj w Wrocławiu przez kilka służb i organów w tym samym czasie. I to są działania dosyć zorganizowane w sposób moim zdaniem nieprzypadkowy. Bo przypomnę Państwu, w ubiegłym roku zakończyła się kontrola CBA, po czym bez przedstawienia nikomu zarzutów, bo minęło wiele miesięcy zakończenia tej kontroli, kręci się materiał do programu interwencyjnego pani Anity Gargas tutaj w urzędzie i w mieście, próbując doprowadzić do ośmieszenia mojej stronnej osoby, miasta Inowrocław, którzy upowszechniają informacje w części nieprawdziwe lub nieprawdziwe, a przynajmniej tak skonstruowane, aby pokazały Inowrocław jako miasto źle zarządzane, w najgorszym świetle, w jakim to jest możliwe. I pojawia się dziennikarz interwencyjny, emitowany jest program kilka razy w telewizji publicznej, po czym następnego dnia pojawia się ekipa CBA z kolejnymi zarzutami. Znaczy zarzutami jeszcze nie, z kontrolą na temat kolejny, inny niż ten, który był kilkanaście miesięcy temu. Następnego dnia, po rozpoczęciu kontroli CBA, pojawia się pytanie od pani redaktor w tej samej sprawie, w jakiej prowadzi działania CBA. Przekazujemy faktury jednej ekipie, a mi się CBA, a pani redaktor Gargas pogania nas z żądaniem wglądu do tych faktów, które już przekazaliśmy CBA, tworząc atmosferę taką, sugerując wręcz, że my nie chcemy tych faktów udostępnić. Jesteśmy w takiej sytuacji, która sprawia wrażenie, jakby dochodziło do konkurencji między telewizją publiczną, proszę wybaczyć mi, kogoś z Państwa jest z telewizji publicznej, ale powiem to, między telewizją publiczną, a CBA, które prowadzi tutaj działania. I moje uwagi nie są kierowane przeciwko CBA, które przeprowadza tutaj pewne działania, bo my jesteśmy od tego, żeby być kontrolowani. Tylko moja uwaga dotyczy skumulowania tych działań, tworzy dla mnie opinię działań politycznych w tym samym czasie w podobnym temacie, jeżeli nie wręcz identycznym. I na to jeszcze musimy nałożyć kontrolę, która się odbywała w tym samym czasie ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Jesteśmy zarzuceni tymi kontrolami. Wspomniałem Państwu o kontroli monowskiej zapowiedzianej. To MON uświadczyło w ramach ogólnopolskiej, nie ma się tutaj podobno czemu dziwić, bo to się mieści w jakiejś kontroli podobno ogólnej w województwie czy w Polsce, ale tym niemniej w tym samym czasie się za chwilę pojawią urzędnicy. Nie wiem tak do końca, czego się będzie można spodziewać. No i oczywiście, Szanowni Państwo, niewykluczone, są takie przesłanki, że tak twierdzi, że prowadzone są również różne postępowania prokuratorskie, o których za chwilę usłyszycie, albo usłyszymy, albo nie usłyszymy. Ale gdzie wspólnym mianownikiem to jest poseł Krzysztof Brejza i prezydent Ryszard Brejza, czyli Brejzowie Inowrocławiu. To jest mianownik,
który łączy wszystkie te postępowania i te działania, które są prowadzone w naszym mieście. I dla mnie jest to ewidentnie sprawa prowadzona z pobudek politycznych, a nie innych. Ja nie jestem noworodkiem, jeżeli chodzi o działalność publiczną i polityczną. I nie trzeba mnie przekonywać, bo się nie da przekonać do innych motywów. No i wreszcie. 2,5 godziny temu na tej sali, tu, rozmawiałem z panią Anitą Gargas. Przyjechała niespodziewanie. Nie zadowoliła się. Proszę? Tak. Więc rozmawiałem z panią Anitą Gargas. Grała tutaj rozmowę ze mną. Żadnych oporów nie miałem przed udzieleniem informacji na ten temat, o którym państwu mówię. Miła rozmowa kulturalna. Widziałem, liczę na pewne obiektywne tutaj spojrzenie. No, doczekałem się tego, że Twitter już wypuściła oczywiście 2 godziny temu państwa pracodawczyni, który z was, co to się w Brejzolandzie dzieje. Dla mnie jest to przykre oczywiście. Tyle mógłbym tylko powiedzieć, no ale są pewne metody działania, które przypominają takie dosyć wredne, znane mi jako człowiekowi starszemu od was z lat komunistycznych, lat PRL-u. I to mówię jako działacz pozycji Solidarności. Nie będę tutaj przypominał części z państwa, jakby tego okresu swojego życia, zweryfikowanego przez odpowiednie również służby, w których najpierw występował pan Urban z odpowiednim, jako rzecznik rządu, z odpowiednimi zarzutami, tworzył warto, a potem pojawiały się służby specjalne i udzielanie im prowadzenia. Z tym mechanizmem działania ja mam do czynienia w tej chwili w Inowrocławiu, jeżeli chodzi o moją osobę oraz mojego syna. Jeżeli ktoś z państwa chciałby powiedzieć, że to nie ma żadnego związku z polityką, to nie jesteście ludźmi uczciwymi. Proszę by wasze twarde stwierdzenie. Bo nawet, że jesteście młodsi ode mnie, nie pamiętacie tamtych lat, to wydaje mi się, że... Ja pamiętam. Pan pamięta, dziękuję bardzo. To wydaje mi się, że rozsądek, wiedza nabyta z historii najnowszej powinna wam to wskazać. To i wreszcie na koniec. Przychodzą zawsze takie czasy, w których się sięga do przyszłości. Ja nie mam czego wstydzić. I robię wszystko, aby również w przyszłości, jako dziadek moich wnuków, żebym się nie miał czego wstydzić również przed nimi. Tak jak dzisiaj wielu ludzi tłumaczy się, co to tam w tym PRL-u robiło, jakie miejsce zajmowali, kto donosi, kto nie donosi, a kto gdzie co robił. I niektórzy mają rzeczywiście się czego wstydzić. Bo to jest kwestia elementarnej uczciwości. I dzisiaj mamy do czynienia również z nieuczciwymi działaniami ze strony niestety części dziennikarzy telewizji publicznej w sprawach tzw. inowrocławskich. Bo te wątki poruszone przez panią Anitę Gargas to są dla mnie są niedopuszczalne i oburzające oczywiście. Jeżeli występują tam, no na przykład człowiek, który ma bezpośredni uraz do mnie za to, że kiedy zostałem prezydentem miasta i zorientowałem się, że może dochodzić do naruszenia prawa, bo nie byłem pewien, usunąłem to zagrożenie. Stałem się jego przeciwnikiem. Przecież jeden z tych ludzi, który występował w programie, jaki pan Marek Sławiński, radny PiS, miał fragment ulicy w dzierżawie. Mój poprzednik wydzierżał jemu fragment ulicy z lampą, która świeciła. Miał dostęp do prądu, do energii w ten sposób. Płacił jakieś grosze. Odwrócił się panelami drewnianymi po całej części ulicy. Miał kawałeczek jezdni, chodnika dla siebie. Bo to była końcówka ulicy. Jego domy rodzinne. Ja nie dowierzałem. Pojechałem tam, zobaczyłem to, co się dzieje. Kto płaci za ten prąd? Ma jakieś grosze. A czy z tego prądu nie korzysta? Ja nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. I on nie chciał, kiedy wypowiedziałem temu człowiekowi, moi kochani, umowę, to musiałem przez 1,5 roku walczyć z nim w sądach, żeby ten
kawałek ulicy własności miasta w końcu odzyskać. Jeżeli ten człowiek, tak się zachowujący, jako przedsiębiorca jednostacki i reprezentant Domu Przedsiębiorców i dzisiaj radny PiS-u, on występuje w programie pani Anity Gargas, składając na mnie jakieś doniesienia i próbując mi zatruć opinię, no to jest osoba rzeczywiście bardzo wskazana do tego, umocowana moralnie również i etycznie, żeby tego typu historię upowszechnić. Mam na to dowody, oczywiście na to, co ja Państwu mówię tutaj. Jeżeli taka osoba staje się bohaterem dziennikarzy, to budujcie dalej no, przyszłość tak dobrą dla Państwa. A to są fakty znane. Nikt do mnie z telewizji, z audycji pani Tygarek nie skierował żadnych pytań. Prosiliśmy o pytania personalne, się przygotować. Nie mamy żadnych. Mamy, jeżeli już w Polsce, to jest negatywne, że chcą rozmawiać, chcecie Państwo rozmawiać. Ale o czym? Jak się przygotować? Jak sprawdzić w dokumentach, gdzie co jest? Nie mam szansy i nie mieliśmy szansy na przygotowanie się do odpowiedzi. Kolejny, Państwo piwowarowie. Moi drodzy. Mam kontynuować? Chyba nie, tak? Bohaterowie tego filmu. Pyta się przeciętnych mieszkańców Wrocławia, czyli Wrocław Mielski. Może coś powiedzą więcej, niż mi jest wolno mówić, bo ja nie o wszystkim mogę powiedzieć, co ja wiem na temat tej rodziny, tych państwa, ze względu na to, że jestem funkcjonariuszem publicznym. Nie o wszystkim mogę powiedzieć, aby nie stanąć przed sądem. I to jest jedyna obawa, która powoduje, że Inowrocławie nie wiedzą o tych ludziach dużo, ale obawiają się mówić. I oni się stają bohaterami również programu śledczego. Programu publicystycznego, nie pierwszego, nie ostatniego prawdopodobnie. Nie to boli, jako człowieka uczciwego. A nie takiego, który nie chce wypowiedzieć się, nie chce się usukować w czegokolwiek. Z tym państwem mamy uruchomione kilka procesów. Od cywilnego po kilka administracyjnych. Cywilny się toczy o roszczenia wytoczone przez nich. Nadal się toczy. Natomiast administracyjne to się plan, tam różnych innych, do tej pory wszystkie wygrywamy. Nie zakończyły się prawomocnymi wyrokami, ale do tej pory wszystkie wygrywamy. Żadnego nie przegraliśmy. Jeśli Państwo, no to mogę zapytać. Ten wątek Was interesuje, czy nie? To znaczy, naprawdę jesteśmy trochę czasowo zobligowani, musimy zrozumieć to, czy też montować materiał, ale chętnie się mówimy, czy też posłuchamy, nie wiem, czy takie kolejne spotkanie Pan Prezydent planuje w najbliższym czasie, czy potem... Państwa, w tej chwili skupiony jestem, jak Państwo widzicie, na tej sprawie podstawowej możliwości wystąpienia przestępstwa wręcz w urzędzie i oczyszczenie tej sytuacji jest, proszę mi wierzyć, dla mnie osobiście bardzo ważne. Bardzo ważne, bo zdaję sobie sprawę, że przeciwnicy, nie wiem czy akurat tutaj ci z Państwa, Pani redaktor, czy inni, a tak się zapowiada, to będą próbowali ze mnie uczynić winnego wręcz tego, się stało tutaj w urzędzie. To jest ewidentnie nieprawdziwe, co się oczywiście nie zgadza. Natomiast bardzo ważne jest dla mnie, aby prokuratura wyjaśniła tę sprawę i aby te środki finansowe, które są wyprowadzone na zimę, wróciły do nas. W tym zakresie będziemy działali na pewno. Dziękuję. Czy to znaczy, że Pan Prezydent Bogo nie ma do tej pory żadnych zastrzeżeń do pracy Wydziału Prasowego i Rzecznika Prasowego? Pani, w zakresie spraw finansowych nie mogę mieć zastrzeżenia, bo ja nie kontroluję, nie zajmuję się fakturami. I o tym Pani, zapewne się domyśla, że Pani nie wie. To jest po pierwsze i żadne sygnały dotyczące polityki finansowej do mnie nie wpływały. Od tej strony interesowały mnie działania podejmowane w tym wydziale. A skarbnik? I tego dotyczyły. Żadne skargi dotyczące polityki finansowej, umów zawieranych przez ten wydział, faktur opłacanych przez ten wydział do mnie nie wpływały. A jako rzecznika, jak Pan Prezydent ocenia Panią Agnieszkę Chrząszcz? Nie będę odpowiadał, starała się być jak najlepszym rzecznikiem. Natomiast nie poddaję do tego oceny oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.